Cześć, witajcie w kolejnym spotkaniu na Wheel of Cycling. Dzisiaj poruszymy temat bardzo ciężki, ale bardzo ważny zarówno dla kierowców samochodów, jak i dla rowerzystów. Dlaczego kolarze na drogach jeżdżą w parach? Do naszego materiału potrzebne są nam trzy pomiary. Pierwszy to będzie szerokość drogi. Realna szerokość drogi, bo przepisy i wytyczne to jedno, a życie to drugie. Dlatego w miejscu, w którym jesteśmy, w okolicach Sobótki, zmierzymy sobie trzy różne drogi powiatowe. Jaką one mają faktycznie szerokość? Ponieważ po drogach powiatowych i gminnych w sumie najczęściej się poruszamy. Ręków na Sławice, Świątniki Sobótka i Jordanów na Sławice. Mamy pomierzone drogi powiatowe na terenie gminy Sobótka. Wartości te wahają się pomiędzy 4 m 38 cm a 6 m 24 cm. W tych naszych wyliczeniach specjalnie pominęliśmy drogi główne, drogi krajowe, ponieważ poruszanie się rowerem po takich drogach jest mało przyjemne, mało komfortowe i bardzo niebezpieczne, dlatego ich unikajcie. Drogi gminne możemy przyjąć, że są o tej samej szerokości. Średnio, załóżmy, jest to 6 metrów i około 10 cm. I na takiej szerokości drogi chcemy się skupić i przejść do kolejnego punktu. Punkt drugi, czyli rowerzysta. Ile realnie na drodze miejsca zajmuje rowerzysta? Interesuje nas tutaj szerokość kierownicy, czyli najbardziej skrajnych punktów wysuniętych na boki, oraz długość roweru, czyli początek przedniego koła i koniec tylnego koła. Punkt trzeci. Tutaj interesuje nas odległość od skrajnych punktów samochodu, czyli od lusterek oraz odległość od koła jadącego w skrajni drogi do najdalej wysuniętego punktu po drugiej stronie, czyli do lusterka. Wszystkie najważniejsze pomiary są za nami, ale zanim przełożymy to na realne warunki drogowe, warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Zawodnik, czy też kolarz, turysta poruszający się po drodze nigdy nie jedzie stricte krawędzią drogi, tylko zawsze zostawia sobie margines błędu około 30 cm. Na wszelkiego rodzaju dziury, uskoki, studzienki, nierówności, których tam właśnie przy poboczu jest najwięcej. Jednocześnie jest to taki trochę element bezpieczeństwa. W momencie, kiedy samochód przejeżdża zbyt blisko, mamy jeszcze moment, mamy jeszcze możliwość zrobienia uniku. Więc te 30 cm musimy zapisać na rzecz zawodnika. W związku z tym, że oś pionowa rowerzysty, czyli jego koło, jest około 30 cm od skrajni jezdni, a kierownica kończy się o kolejne 22,5 cm dalej, przy założeniu, że kierownica ma 45 cm po bokach, bo taka jest zazwyczaj szerokość kierownicy, rowerzysta jadący na rowerze szosowym zajmuje około 52,5-55 cm pasa szerokości jezdni. I teraz matematyka. Przy średniej szerokości jezdni, jaką udało nam się dzisiaj zmierzyć, to jest 608 cm. Auto jadące w skrajni drogi zajmuje 203 cm drogi. Bufor bezpieczeństwa pomiędzy dwoma samochodami, które mijają się, bo jedno jedzie w tą stronę, drugie jedzie w tą stronę, to jest około 30 cm. Pamiętajmy o tym, że samochód, zgodnie z przepisami ujętymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym, musi wyprzedzić rowerzystę w odstępie przynajmniej 1 metra. Biorąc pod uwagę szerokość auta wyprzedzającego, nie ma matematycznej i fizycznie możliwości, by na standardowej drodze, jakich mamy w Polsce najwięcej, minęły się dwa samochody, przy czym jeden z nich będzie wyprzedzał rowerzystę. W niektórych przypadkach, gdy droga jest szersza, jest to owszem możliwe. I tutaj wracamy do punktu wyjścia i zadajemy sobie jeszcze raz pytanie, dlaczego kolarze jeżdżą parami? Otóż jazda w parach daje wyraźny sygnał kierującemu pojazdem, który dogania grupę kolarzy, że fizycznie nie ma on możliwości wyprzedzić rowerzystów w sposób dla nich bezpieczny, czyli z zachowaniem przynajmniej 1 metra odstępu. Na pewno jest wśród Was wiele osób, które potrafią bezbłędnie ocenić odległość, odstęp, szerokość drogi i możliwości wyprzedzenia lub ich brak. Niemniej jednak nie te osoby są dla nas zagrożeniem, a te, które tych umiejętności nie mają i bardzo często wyprzedzanie kończy się na przysłowiową żyletkę.
kiedy to samochód przejeżdża bardzo blisko rowerzysty. Tutaj mamy 1 cm tak naprawdę, który może zaważyć o tym, czy kolarz pojedynczy, czy grupa kolarzy zostanie wyprzedzona bezpiecznie, czy będzie to manewr niebezpieczny. Nawet gdy grupa kolarzy jedzie pojedynczo na dość szerokiej drodze, królowa nauk mówi, że powinno się udać wyprzedzić taką grupę, jeżeli z naprzeciwka jedzie samochód. W praktyce wychodzi na to, że wszystko odbywa się naprawdę na centymetry. Czy gra jest warta świeczki? Nie wydaje mi się. Gdyby ktoś nagle odbił, bo będzie jakaś dziura, leżał będzie kamień, albo ktoś nagle przyhamuje, od razu takiego zawodnika trafiamy lusterkiem. Oczywiście stanowczo nie pochwalamy jazdy szosą, gdy z boku mamy ścieżkę rowerową. Korzystajmy z tych ścieżek rowerowych. Niejednokrotnie nie są one w najlepszym stanie, ale drodzy rowerzyści, postawcie się w sytuacji kierowców, kiedy wleczecie się za grupą kolarzy czy za pojedynczym zawodnikiem 25 czy 30 na godzinę, bo jemu nie pasuje stan ścieżki rowerowej. Drodzy rowerzyści, wybierajcie takie drogi, na których albo jest dobra nawierzchnia, albo ścieżek rowerowych po prostu nie ma. Wtedy wszyscy będą usatysfakcjonowani. I mój też również apel do kierowców samochodów. Pamiętajcie o tym, że rowerzyści mają prawo jeździć w parach, to mówi ustawa. I pokazaliśmy dzisiaj, że niejednokrotnie jest to dla nich dużo bardziej bezpieczne, ponieważ daje wyraźny sygnał Wam, kierowcom, że nie ma możliwości wyprzedzenia ich, bezpiecznego wyprzedzenia ich, jeżeli z naprzeciwka jedzie inny pojazd. Szanujmy się nawzajem na drodze, będzie dużo bardziej bezpiecznie, dużo bardziej komfortowo. Rowerzyści powinni wybierać jak najmniej uczęszczane drogi, a kierowcy samochodów, zdejmijcie sam nogę z gazu. Rowerzysta też człowiek, też chce żyć, też ma rodzinę, też chce dojechać do domu, zrobić trening. Więc jeszcze raz apeluję, szanujmy się nawzajem.